Dobra, czas na standardowe pytanie. Gdzie jesteśmy, cośmy robili? Odpowiedzią na moje pytanie będzie... Skończyliśmy bić boków. Mamy trochę reliku do zebrania. Jak tak patrzę? Cześć, Sebastianie! Przysięgam, to wcale nie jest tak, że mówiłem, że będę zbierał mi many po drodze. Gdzieś tam w trakcie weekendu, czy coś. Kiedyś to zrobię. Ale ostatnio miałem dużo innych rzeczy na głowie i przypomniałem sobie o tym dzisiaj tuż przed streamem i takie... czy ja o czymś ważnym nie zapominam? Fuck. Dobra, jak już tu jestem, to wezmę sobie pozgadnię te reliki, mimo wszystko, bo... Kasy w tej grze generalnie nigdy za wiele. Jeżeli to jest jedna rzecz, której się wynauczyłem. A poza takimi oczywistymi rzeczami, które tutaj są, to chyba zaraz pójdziemy robić resztę questów, które mamy w tej chwili dostępne. I jeżeli je zrobimy, to być może nawet uda nam się jeszcze dzisiaj coś się daje z fabułą ruszyć właściwą. Tak, wiem, że haha, jaka fabuła, ale... Zbliżamy się powoli do tej części gry, w której można udawać, że fabuła istnieje. Dobra, jeżeli chodzi o questy... czy tu gdzieś jeszcze... jest. Teraz jak się do tego chujka dostać? Wydaje mi się, że od... O, że to będzie Lane Line Crossing z Umabayashi. Bo chcę się dostać jeszcze do questa, który jest mniej więcej na środku mapy. A z tego co pamiętam, on był w okolicy tego durnego... Abscesa, który miał demon na 99. Zaraz się okaże, czy moja pamięć mnie zawodzi, czy nie. Bo teraz tak, szło się tu. Tak, to wygląda jakby tam się szło. Więc mam nadzieję, że nie oszukuję ani widzów, ani sam siebie. Ja nie powiedziałbym, że jesteśmy już bliżej niż dalej skończenia tej strefy jako tako i wszystkiego, co mam dostępne poza bonusowym bossem, do którego nie mam zamiaru się tykać raczej w normalnych okolicznościach, że tak to mówimy. Ale to się jeszcze zobaczę jako tako. Dobra, tutaj mamy Mabi Tytanie, one ode mnie uciekają. To jest coś dużego Sejlata i ma na nas generalnie wywalone. Na całe szczęście w sumie. Wolę, żeby teraz miał na mnie wywalony i żeby teraz próbowało się ze mną bić. A kto tutaj czeka? Nasz kolega Fion Makum. Hello. Hail. A, wszystko poszło całkiem w porządku, dziękuję, że pytasz. Yes. Cóż, jeżeli to znaczy, że chcesz nam pomóc, a nie chcesz się nam sprzeciwiać, to tylko lepiej. Szukasz komuś, komu możesz służyć. Ej, słuchaj! Ale fajnie się składa, że ktoś akurat szuka silnych pomocników. Była jedna osoba, która miała potencjał i ma na myśli mnie. Głównie dlatego, że jesteśmy mili, pomagamy i w ogóle. Widzicie, czasami będzie miłym się opłaca. Spada tylko czasami. Yes. Trzeba tylko sprawdzić, czy nasza siła jest większa niż jego. Jasne! Good. Wreszcie mogę użyć 100% swojej mocy. Fion McCumhail polizał swój kciuk. Cześć, placku. Jego wiedza wzrosła, dzięki czemu jego magia również. Zmiana sposobu streamowania. Ha! Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Ha, ha, ha. To jest takie... Ja doskonale wiedziałem, że coś mi tu nie gra, ale...
Nie wiedziałem co. Teraz jak ktoś na to zwrócił uwagę. Tamten sposób z jednej strony zły nie był, z drugiej strony był trochę za bardzo rozpierdolony, żeby używać go w taki, a nie inny sposób. Musiałbym przynajmniej chwilę nad nim popracować jako tako. Wiem trochę o wiedzy, owszem. Bliżąc się, mogę na chwilę zyskać moc niczym na hobby na czasie, ale... And so have I! Co? Dobra, zobaczmy, z czym się ciebie je? Od tego zacznij. 66. Nie powinno być źle w takim razie. Odporny na ogień, wrażliwy na Z, odporny na Ham. Jego główne ataki to fizyczne. Plus buffu, dań, plus malarzy, dań. Czyli praktycznie... Praktycznie rzecz ujmując, on się zabija u mojego protagonistę. Jaki status trójki skurwysynów, bo mnie nie było tydzień temu. Trójka skurwysynów leży i płacze, że ich pokonałem. Tak w dużym skrócie. Teraz bawię się w robienie sidequestów jako tako. Bo gdyby mi bardzo zależało, to już mógłbym iść dalej. Ale aż tak mi nie zależy. Poison. Jestem niemalże pewien, że walkę z Zeusem kończyłem dosłownie solo. Tylko dlatego, że wszystko dookoła mnie wkurwiało. Dobra, weźmy Matarundę. Na razie go chcę podebuffować trochę. Nie, bo sam szok. Zawsze to odwinę obrażeń. A chcę mu jeszcze obniżyć obronę dalej. Jest armor, nie jest aż taki zły. O, cześć Loki. Nie będę tęsknił. Dobra, to skoro to już mamy w głowie, chodź tu, no, on potrzebuje buffów. Powiem tak, absolutnie spodziewałem się, że to się stanie z którymś z moich demonów. No nie pamiętam, Madness Glint był główną przyczyną, dla której tamta walka szła mi gorzej niż bym chciał, żeby mi szła. Laster Candy chyba? Laster Candy... Ody był celowany solo. Nie był w 100% solo, ale też mam wrażenie, że od pewnego momentu było na zasadzie kurwa mi zabija całe party, więc jebać to tak idzie go bić. Ja nie mam wrażenia, że spora część tych walk się sprowadzała do tego od pewnego momentu, że po prostu ej, protagon i zajeb. No czemu nie? Co mi szkodzi? 1800. Lubię takie obrażenia. Ta runda może niekoniecznie. A, rzecz dla sekundy. A ty możesz... Możesz cokolwiek? Nic nie możesz. A 1100 na pełnej buffach, debuffach. Nieźle. Toxic tutaj, bo chcę przedłużyć debuffa. Hop, kończy mi się mana powoli tutaj, ale to nic strasznego. Ulala. Jestem malowany trochę. Zbieram magasuchi, czyli pewnie manager ten zaraz pójdzie. On nie jest odporny fizyczny. Na szczęście kryty też mi nie wchodzą, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku i bez wielkich zmian. Co ja chcę zrobić w takim razie? Bo ja mu się kończy ta runda. Jeżeli kończy mu się ta runda, to...
No, po prostu przedłużę. Szczerze? Kompletnie zapomniałem, że on maga tutaj. Nie wiem, czy to bardzo źle o mnie świadczy, czy bardzo dobrze. 730, nice. No w sumie będzie zabawnie. Nie wiem, czyli zdążę szczerze mówiąc jakoś specjalnie dużo zrobić, ale zobaczymy. Bo czekaj, to byś kończy Rakunda, tak. Jak się Rakunda kończy? Lmao. Toxic Spray jest bardzo fajny. Biorąc pod uwagę, że to praktycznie Rakunda plus możliwość efektu. Czy istnieje świat, w którym ja go zabiję w następnej turze? Znaczy, świat na pewno istnieje. Pytanie, jaka jest szansa na to? Kończy mi się Luster Candy. Niedobrze. Z drugiej strony, jeżeli kończy mi się Luster Candy, to znaczy, że muszę go zabić w tej turze. Ha! Nie uda mi się raczej, ale pośmieszkować mogę. Chociaż? 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 Jezu, ale ja jestem dobry w tego. To wcale nie jest tak, że 6 poziomów różnicy, czy coś. Ukończone zadanie, dostajemy Battle Sutra. Trochę ekta wpadnie. Jej, Idun, potrzebuję już tylko 1 294 000 ekspa, żeby wbić następny poziom. Ha, ha, ha. Od tej pory jesteśmy jego królem. I przysięgam jej wieczną lojalność. Przechady chyba dołączał z automatu do mojej drużyny. Jeżeli byśmy chcieli mieć innego Fiona Mac-Kuma, to możemy też go sfuzjować na własną modłę. No, zabawne jest to, że ma wyższy poziom niż kiedy z nim walczyliśmy. Do tego ma on po pierwsze swoją specjalną umiejętność Mac-Annoin, czyli Sevirata, który ma większy efekt jak krytuje, plus Agibarion, Hades Blast. Nie jest to zły demon, nie jest też super. Taki psenas. Bym powiedział. By the way, Magosuchi Skill Genmy jest taki wspaniały i w ogóle, że aż nie wiem, co ja z nim zrobię. Czy ja mogę stąd spaść do tej skrzynki, która tu... Gdzie jest ta skrzynka? Gdzie jest ta skrzynka? Jestem ślepy i jej nie widzę. No well. Ona powinna być... O tu. W tę stronę dokładnie. Teraz pode mną. Ona powinna być bezpośrednio pode mną praktycznie. Czy ona jest tu na da... Tak, o Boże. To było za bliskie. A sensja cyberklej nie mogę zgadnąć. Wyśmienicie. Było warto. I co, to już nie... Tak. Chciałem właśnie powiedzieć, że to już pewnie nie skoczę. No dobra, jeżeli chodzi o questy, które mieliśmy do zrobienia tutaj, to... Prawie wszystko. Bo tutaj jest kolega, który chce, żeśmy zajęli się ekipą z Egiptu. Co w sumie mogę zrobić, czysto teoretycznie przynajmniej. Zobaczę tylko...
Czy dostałem dużo kasy za to, co mam za... mam ze sobą? Pewnie nie. Bogato. Więcej niż myślałem, to na pewno. No dobra. Szybki zapis. Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi. I jeszcze dla upewnienia się questy zobaczę. Side questów mam już tylko quest egipski jako tako. I musimy w tym celu udać się do Odaiby. Tak jak mówiłem na zeszłym streamie, jest to oddzielna strefa wydzielona w Minato, do której jedyny dostęp mamy poprzez właśnie Leyline. Bo na pierwszą byśmy się z reszty tej strefy nie dostali. I w związku z tym można się też spodziewać, że będzie tutaj nieco silniej niż w pozostałych rejonach. Przy okazji z tego co pamiętam, tutaj jest parę mitam do zgarnięcia, ale to zaraz się okaże. Zobaczcie, co było jasne. Będzie on tutaj naszym nawigatorem, biorąc pod uwagę, że mała głupia słuchwa już nie musi z nami być, to przynajmniej może nam zgarniać się trochę rzeczy, na przykład suty. Na suty na pewno nie będę narzekał. Tutaj na przykład mamy ciemną mitamę, do której z tego co pamiętam trzeba się kompletnie dookoła dostawać. Zaraz się okaże, czy się mylę, czy nie. To jest takie, że wiecie, chciałbym się mylić, ale raczej się nie mylę. By the way, ta mitama, która była nade mną, właśnie zniknęła. Przysięgam, nie jestem ani tak słony o to. Nie będę słony o to, że uciekła mi mitama z gospelami. Ani trochę. Co masz ciekawego? Aha, wspaniale. To jest znaczna część rzeczy będzie jakoś tak strasznie porzucana, jeżeli chodzi o piętra. Część się będzie wyżej, część będzie niżej. A coś ciekawszego niż hahaha, wspaniale? No tak, tu nie wyskoczymy, czyli chyba musimy przejść na drugą stronę. Ja nie zobaczę, co tutaj jest. Hałwa. To hałwy. Czerwona mitama przy okazji tej sobie siedzi, jeżeli dobrze widzę. Coś sobie tutaj lata. Nie wykluczam, że to coś, co sobie tutaj lata, może wreszcie być przez nas napotkane i zawalczone. Ale głowy nie dam w tej chwili. Daj mi jakąś mitamę, chuju. I da się wejść na górę. Nope. Czyli pewnie jakoś dalej dopiero. Na razie skrzynki zgadnę tylko. A w nich? Grimoire, sztuk 2. Esencja lamu. Lamu? Czy esencja lamu nie jest na jakiś niższy poziom generalnie? Jezu, esencja bala. Lamu. On 50 któryś chyba miał. Albo jeszcze niżej, Jezu. 48. I ona aż tutaj była? Jesus. Żeby jeszcze i u nich skille dało się jakoś sensownie przenosić, to byłoby fajnie. A z Gisem wtedy nie byłyby u nich, więc... Absolutnie rozumiem, dlaczego są takie, jak są. Jest na co wydawać. Generalnie dość długo zbierałem chwałę na to, żeby ten... żeby ulepszyć sobie fizyczne skille, które mam. Tylko jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec zeszłego streama użyłem sporo kryształów do chwały i stąd się wzięła ta, którą mam obecnie i dlatego nie została wydana. Zwłaszcza, że te rzeczy do fizycznych, te mirakle do fizycznych rzeczy kosztują od zajobu jeszcze ciut. Czy tutaj na pewno nie ma żadnych mitam? W sumie chyba wymaksowanie w tej chwili fizycznego Affinity na Totagu będzie mi kosztowało jakieś 700 z tego, co mam. Ale głowy też sobie za to uciąć nie dam. O Jezu! Nie umiem skakać.
nigdy się nie nauczę skakać w tej grze. Potężny demon. No dobra, zobaczymy co tutaj będzie. Zgaduję, że jak już idziemy do Egipcjan, to coś egipskiego. Wow! Chujek się nawet nie przywitał. Widział tak to? 62. Idź chuj. Nawet mi się nie chce go w tej chwili spyglasować. Ulala. Zaraz pożałuję swoich niemądrych decyzji. Okej, okay, nie pożałuję. Palmao. Nie ukrywam to, że on używa Zio, to jest całkiem dobry mem w tym momencie. Are you ready for a miracle? Delicje. O, złogo. Nice. Nie spodziewałem się. O, rezistuje. Szkoda. Nie ukrywam, ta walka nie potrwa raczej zbyt długo. Okej, okay, nieważne. Ta walka może potrwać dłużej niż planowałem. Zależnie od tego, jak bardzo LNG stwierdzi, że pierdol się graczu. Nie chcę używać Amity Sody. Ulala. Ulala. Nie no, jakie są szanse, że rozjebie się 4 lat rzędu? Ale dobrze, że mam kogoś z mepatą, co nie? Ty masz mepatę, prawda? Yep. Chciałbym, żeby istniały magatany, które mają nulę na wszystko. Kurwa. Znaczy magatany jedu, esencje. To nie jest tak, że od tego są przedmioty. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie wyobrażam sobie używania Amrita Sody na każdą taką sytuację. Po prostu za często to się przytrafia. Generalnie. A Amrity Sody są relatywnie rzadkie jednak. Dlatego jednak wolę mieć jakiegokolwiek użytkownika mepaty w tym. W duże nie. I to się nie da spać, co? Ty chuju. To jest chwała. Znaczy no mówię, są Amrita Sody, tak, ale ten. Ale to nie do końca jest coś, co mnie satysfakcjonuje. Nie przeskoczę tego. Mam nadzieję, że wiecie o tym. Żartowałem. Essa. Dobra, co ja mogę z wami zrobić? S? Tutaj niestety te mitamy są na poziomie pierwszej strefy, więc nie dostajemy jakichś super nagrod za to. Z drugiej strony, jeżeli ta się czarna mitama, to wciąż będzie to gospel. Dobra, tym razem się uda. Przysięgam, przez ten delay niektóre... Te... Jezu. Kontrolerze, nie świduj.
Niektóre skoki są ciężkie do wykonania. Najbardziej mi zależy chyba na tej głupiej Mitamie, która tutaj jest. Ona patrzy w moją stronę, prawda? Ona się nie obróci, prawda? Aż ja kurwa nienawidzę swojego życia czasem, wiecie? Ona się zespawnuje, prawda? Prawda? Ja odejdę i ona się zespawnuje, prawda? Kurczę, ale ładna przepaść. Wiecie, jak fajnie byłoby w nią spaść? To była czarna Mitama. Czarne Mitamy są najlepszymi Mitamami. Tutaj była czerwona bodaj. Ulala. Przeslebułem pęż, że nie trafię. Czy one wciąż są na niższym poziomie? Pewnie tak, co? Dziesiąte. Ja same szaty je zabiję natychmiast. Ignorując na chwilę fakt, że one się respią 50 lat, to jest to całkiem niezłe miejsce na farmienie ich. Bo są tutaj pewnie same te Mitamy, plus jeżeli umierają na hita od Piercing Almighty, to... Praktycznie człowiek wchodzi, nie sprawdza żadnych słabości i sekiel, tylko zabija i wychodzi. Krzynka. Krzynce pewnie jest ciekawego, co? Esencja załogą... Esencja załogą Gena będzie wysoko poziomowa. 72. Violent Rage, Pandemonic Crash, Medic Damage, Tainted Fire, Brave Blade. Ten Brave Blade nie wygląda źle. Let's Brave Blade. Powiedział Zeus. No ważne pytanie, jak się dostać do tej skrzynki, bo nie mogę ewidentnie tutaj spaść. Więc zgaduję, że moją opcją na dziś będzie spaść tutaj. I jakoś... szukać tutaj drogi, żeby... Właśnie pytanie, którędy szukać drogi? Bo to raczej nie jest tak, że mogę sobie tutaj na dół spaść. Tutaj też, nie? Jak się tam przechodzi? Bo ewidentnie nie tędy. Czy jak przybliżę mapę, to cokolwiek mi to da? Raczej nie. Ha. Chciałbym widzieć, którędy się tutaj wchodzi, szczerze mówiąc. Bo tutaj nie widzę żadnej dziury w siatce, żeby można było przez nią przejść. No tak, opcje są takie. Albo się idzie tędy jakoś, gdzie tu nie widzę żadnego sposobu, żeby przejść. Z góry też widzieliśmy, że nie możemy spać praktycznie. Chyba, że tędy? Nie, tędy czasami tutaj prosto. Jest jeszcze droga tutaj niby. Ona tak bardzo dookoła idzie. To może tędy trzeba się przejść. Mitamy nigdy. Że spójrzcie, że spadniemy sobie tutaj. I tędy to obejdziemy. No to chyba będzie miało dużo więcej sensu. Jezu, ale tych punktów to zbieranie jest tutaj tak dużo. Co nie ciekawe, czy jeżeli byśmy przeszli z innym nawigatorem, to czy potencjalnie... mielibyśmy szansę na więcej Mitam albo coś.
Chakra Pot. A, Chakra Pot nie jest zły. Chciałbym jeszcze tylko zobaczyć, co tutaj jest. Dużo incensów. Ogólnie dużo wszystkiego, tylko nie tego, czego najbardziej bym chciał. Tak w pasy, to się w skrócie. Relikwie, więcej kasy. Fizz Dumpner. Tak, a coś miałem rzadkiego, czego się nie spodziewałem. Czy to jest na górze? Tak, to jest na górze. Esencja jego. To naprawdę można znaleźć z takich punktów? Jezu. Aż zimnie to wygląda trochę, że dostaje się esencję Ogamiego po prostu losowo gdzieś tam zrzuconą. Jakby zdaje się to mieć relatywnie mało sensu. Zafały. Mam nadzieję, że nie spadłem za nisko, żeby zgarnąć tamtę skrzynkę. Tutaj mam mnóstwo relikwii za to. Tylko muszę najpierw znaleźć ten, gdzie się wchodzi. Krzynka. Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Wszystkie relikwie moje! Dobra, ewidentnie ostatnia skrzynka będzie gdzieś bardziej na zewnątrz, z tego co widzę. Czyli co, pomieszczę tu to obejść? Albo na tym półpiętrze, które jest tak niewygodnie spadłem. Bo ona powinna być od... Chwila. Gdzie ty jesteś? Pode mną teraz. Czego tu nie spadnę? Teraz mam wrażenie, że z kolei spadłem za nisko. A, tędy się idzie po prostu. Najprostsze rozwiązanie są czasem najlepsze. Bad chain, nice. A, Lord Consul chce świata, księżycy będą żyć w pokoju. Nie różnić się umiejętnościami, żadnych plag, chorób. Nie brzmi to źle. No i to szałe. Czy ja przed chwilą nie narzekałem, że jest ich za mało? Chyba tak. Dużo tej rzadkich rzeczy. Konsul chciał przywrócić się bogów Nilu do swojej dawnej chwały. Biorąc pod uwagę, jak dawno w Egipcie bogowie mieli cokolwiek do powiedzenia. Czy ja jestem ślepy, czy tutaj nie ma żadnego save pointu? Pewnie się jeszcze, ale wydaje mi się, że nic nie pominąłem. Zresztą one chyba na mapie powinny być zaznaczone bez czego. Well then. Anubis, Izyda, Tot. Stara opowieść, jasne, dawaj. Dawno temu książę spotkał dziewczynę cierpiącą na okropną chorobę. Desperacko walczyła ona z okrutnym losem, który spotka jej bogowie. Książę był porażony odwagą dziewczyny. Nikt nie wiedział, co wtedy myślał, ale wziął ostrze, odciął swoją rękę i kazał dziewczynie wypić swoją krew. Okazuje się, że miał on cudowną zdolność. Za pomocą swojej krwi mógł użyć się cierpieniu innym. Podawał swoją krew dziewczynie każdej nocy i dziewczyna stała się na powrót zdrowa. Niebawem jednak nastąpiła tragedia. Książę został wciągnięty w wojnę. Póki miał swoją krew, nie można było go pokonać.
Napełnił więc beczki z winem swoją krwią. A więc to jest to słynne zamienianie wina w krew, czy jakoś tak. I nakazał, żeby podawać się regularnie dziewczynie. Udał się na pole bitwy, ale koniec końców było to na nic, ponieważ nie przetrwał. Bez krwi swojego księcia jego żołnierze polegli. Królestwo upadło, ale za pomocą krwi, która pozostała dziewczyna została wyleczona. Po dziś dzień jest ona w pełni zdrowa i nie zdaje sobie sprawy z poświęcenia księcia. Koniec. Czy to było interesujące? Było okej. Okay. Połowa była zmyślona, wciąż fajna odpowiedź. Ambrozja. Dzięki za pomoc Horusem. Ale nie powinno nas to być, bo w bogowie w Nilu się w nic nie mieszają. Zostałem poproszony, żebym ja się w to zamieszał, więc... Konsul znalazł osobę, która jest jego duszą. I byłby on pierwszym na hobbino w całej tej rodzinie. Co ciekawe, że teoretycznie... Nie wiem, czy źle to zrozumiałem, że ci bogowie nie byli prawdziwymi bogami w takim razie. Potężny demon, mogę to dostać. Yes. A tam asasyna od razu. Nie spodziewałeś się, że żadnym ja. Biorąc pod uwagę, że idę zabijać wszystkie bóstwa w okolicy. Tam zabić od razu. Musisz coś zrobić. Nie chcesz mi o tym najpierw powiedzieć? Najwyraźniej nie. Well done. Czym ty jesteś, przyznaj się? Słabym bóstwem. Panie, 64 poziom. To może być nieprzyjemne. Karnak to efektywnie Brave Blade na wszystkich, co mi się bardzo nie po... Oh boy. Jak moje demony stoją z odporności na Hamę? Nieźle. Cofam to. O kurwa. This gonna be good. Przypominam, że on ma Hama, on i ma Hama, on. To będzie zabawna walka. Holy fuck. A i też czuję, że zaraz Lirik poleci. Z mojego party. Ale to za chwilę. Defense down. Kogo ja chcę wrzucić w takim razie? Skali? Ty masz dalej albo Guardian? Yep. To skoro już tu jesteśmy. Najwyżej mnie zaraz debilitatuje. Bez kryta niestety. No nic. Au. Ej, to boli. To nie jeden niż tej boli. Podejrzewam, że będzie mi dane użyć tego Magatoki więcej niż raz. Ale drugie strony, patrz ile dodaje, to zresztą się zastanawiać. Na szczęście mam Enduring Soul, więc zakładając, że nie pójdzie jakiś kompletny bullshit, to powinienem przeżyć nawet bardzo dziwny zbieg jego okoliczności. To co, Hamon ma Hamon. Trafiłem z pierwszą częścią. Bezkryta. No dobra. Może być i bezkryta, I guess. Okej.
Temu bez kryta, chuju. O nie, on zbiera magasuki. Whatever, shall I do? Chyba go zabiję. Kolejna rzecz taka była trudna. Jak ja to robię? Wciąż musisz. Powstrzymam się. Nie chcę go zabijać. Tak. Owszem. Okej, żegnam. A tym, co trzeba, powiem, że jest po nim. A dobra, skoczę tutaj przy okazji, póki pamiętam. Welcome to World of Shadows. Learn miracles. 700 na physical mastery, by the way. Widzicie, już wcale nie aż tak dużo tego. Bo pozostałych mastery raczej nie będę chciał. Nie mam po co za bardzo. Prayery też nie, powering cheery nie, proficiency nie. Divine Garrison 9 raczej nie będzie im potrzebny na chwilę obecną. Summer Hospitality może się przydać. Bo raczej będę jeszcze trochę fuzjował w tej grze. Skilli z Magasuki jakoś za bardzo mi nie zależy, żeby były. Tak samo jak te do rekrutacji. Jeszcze w sumie pytanie, co ja mogę teraz fuzjować? A tu jest Bao, Huang Kong, Odin, Ario. Co ty miałeś? A tak. Bufubarion na stricte fizycznym demonie. Moje ulubione. Jeszcze Haya jest plenama, to już w ogóle. O, a że Zeusa nie ma. No sobie fuzji z Zeusa chyba nie napokrywali, teraz jak o tym myślę. A tutaj coś? 72 jest Ematon Orochi, Abaddon. Ale jedno i drugie nie jest jakieś specjalne silne, chociaż... Ematon Orochi na pewno ma to dużo zaletę, że... Że... Jest naprawdę silnym fizycznie demonem, tak? A, tylko pytanie... A, on się też uczy fitzplenomy. Zawsze jest takie poczucie malnotrawstwa w takich sytuacjach. No, z jakiejś strony ataków fuzję. Fizyczne demony akurat mogą mieć rzeczy typu pacy, moim zdaniem, bo w najgorszym wypadku no po prostu się przyda, tak? Rakunda, Madness Snails i może być. Is this demon to your liking? Bup. Ja ma to noro, czyli dobrze cię poznać. Ciebie również. Przynajmniej nie w walce. A dobra, Katastrof. Właśnie pytanie, czy Katastrof będzie lepszy niż Madness Nails? To mnie zawsze zastanawia. Czy 2 do 4 Heavy będzie silniejsze niż 1 Severe? I to jest mój odwieczny dylemat. Heavy Liquid z Accuracy. Oj, z Accuracy. Słynne ostatnie słowa, wiem. Generalnie fuzjowanie demonów na tym 71, drugim jest o tyle po pierwsze przydatne, po drugie ważne, że
będziemy musieli tak później mieć coś na podobnym poziomie, żeby móc uzbierać te demony bliżej 80. A Lakshmi... Coś tańszego może? No nie powiem, z Lilith nie do końca chcę, zwłaszcza patrząc na Affinity. Trondakini już prędzej. Bo przypomnij mi tylko proszę. Ty już się niczego nie uczysz, nie. Czyli możesz spokojnie przekazywać rzeczy. Mahamaun, Muldark, Light Pleroma. Mediarama jest niepotrzebna, jak mam Mediarachan z jednej strony, z drugiej strony... Nie no, nie jest potrzebne. A, czyli tam mogę przekazać. Zaraz się jeszcze pobawię w inne... zmiany skilli. We shall fight side by side. Kolejny demon z Luster Candy zawsze się przyda. A Sexy Dance może iść fuj. Tak samo Mana 8. Mana 8, more like Mana 8. Słuchajmy Kamala w sumie, co ja się będę. Tylko nie za bardzo... A mi to jest opcja. Nie jestem pewien, czy dobra. Bo Mitra co miał? Miał dużo rzeczy. To jest ten problem, że on miał dużo rzeczy. I to szkoda marnować te rzeczy na jakąś zwykłą, powiedzmy, zwykły materiał na fuzję, o, w ten sposób. O, a teraz czego mogę spodziewać? Na pewno z Fiona Makuma. Nie, mam wrażenie, że będę musiał porekrutować po prostu rzeczy trochę. Dlatego na razie zostanę z tym, co mam. Wezmę sobie recovery sobie, bo tego nie robiłem. Szybki saveik. I pytanie, gdzie jeszcze mam quest? Muszę oddać na pewno ten z konsu. W sumie cały czas zapominam, że część questów trzeba jeszcze pójść i fizycznie oddać jako tako. Jakoś trochę gracza rozpieszcza to, że questy często się, powiedzmy, same kończą, jeżeli się coś tam pełni. Siema, zająłem się konsu. Tak, nie powinni stanowić problemu. Co dostaniemy w nagodę? 5 małych kryształów chwały. Trochę ekstra pewnie. No, 80 tysi. Megaton Press. Czym jesteś Megaton Press? Low IQ. Ha, ha, ha! A to dobre. Mam nadzieję, że następny raz nie będziemy wrogami. No dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, to to mi jeszcze tutaj quest najwyraźniej. Nie jestem pewien, że to był spadek, który chciałem wykonywać. W każdym razie muszę dostać się jeszcze raz. Gdzie się muszę dostać? Jestem tu, to w tę stronę. O Boże! I to nawet nie do końca tutaj, bo... Byłem niemalże przekonany, że to będzie na górze tego mostu, ale liczyłem, że może jednak to nie będzie w ten sposób. Ech, no nic.
Ale fajny wąsosowe. Ale nikt tutaj nikogo nie zabił, kolego. Jestem Amon, Tyrant i były Bóg Słońca. Jako, że pokonałem konsul, to potrzebujesz mojej pomocy. Mam znaleźć dwa demony Mitasę i Asurę, zmiażdżyć je i zebrać w skrzydła tego słońca. Skrzydła tego słońca jest źródłem mocy Boga Słońca. Jasne! Czy ja będę musiał się bić z obydwoma? Pewnie tak. Czy Joda powiadasz? Czy Joda? Kłaścik jest do zrobienia. Albo mi się wydaje, albo tam. Wygląda jak tam. W sensie przed pałacem byłego tego. Byłego króla demonów. Hario, król demonów, kurwa. Kto to wymyślał? Tyle możliwości, żeby być królem demonów, a oni wybrali wielką waginę. Obrzydliwe. No i co ty? Nice. To nie jest partia, z którego chcę korzystać raczej. Tylko pytanie w takim razie, z jakiego partia będę chciał korzystać. A wiecie co? Gdzie on jest? Jeżeli to miałyby rzeczywiście dwa demony, to absolutnie spodziewam się, że debilitate może mi się przydać. Potężny demon, jasne. Ej, spójrzcie. Flashbacki z tej dzielni. To sektor B i sektor D w jednym. Amon chce, żebym was zabił. Ej, oni nawet nie dają możliwości sprzymierzenia się z nimi. Zgaduję, że moim priorytetem będzie w tym wypadku Mithras, ale się upewnię. Ej, one nie mają przy nich poziomy. Magidine Mahama będzie moim priorytetem. Dekadża będzie moim priorytetem. Nawet dalej nie pytam. Ciekawe, czy mają 4 tury, czy 2. Zobaczmy. Dwie. Nie podoba mi się, że ma Dekundes, prawda, ale... No to co? Zadaje mało w miarę. Niestety. Dobra, to może nie będę się bawił aż w debilitate może, bo to trochę się z celem mija. Mogę jeszcze raz rzucić, po prostu zmienić mitę. Zaraz. Wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna opcja. Też z tego co widzę, oni nie mają jakoś specjalnie dużo HP. Ukryt. No, co ja mówiłem, zmieniam mity? Au. Okej, to już nie wygląda aż tak łatwo, jak mogłoby. Cześć, egzekutor. Czy jestem w stanie zajść mi tyle w tę turę? Ja bym wierzył, że tak. Mithrasa. Blisko wystarczająco, że tak powiemy. Chyba nie. Może po tym, może po kolejnym buffie. No
A zróbmy tak, będzie sprawnie. Let's go. Zobaczmy, ile teraz zadam. Nope, przeżyję. Zdajemy mu większość HP, z tym się na pewno zgodzę, ale przeżyć przeżyje. Chyba na wszelki wypadek, że zostaniemy dianamy. Bo jednak nie jest to walka, która już automatycznie się wygrywa. Okej, nieważne, co tam to wszystko powiedziałem. Ta walka wygrywa się sama i nawet nie muszę patrzeć na to, co się dzieje. Kurde! Tak blisko. Będę musiał na rankę zaraz zmienić. W sumie jeżeli ten, jeżeli buffy zostają, to w niedobrze mogę ten na razie to zostawić. Bo myślałem, że buffy już mi się w tej turze kończą, ale buff boom to są. O, pojedę przed. Nice. Na wszelki wypadek wezmę jeszcze, wrzucę tą Lakshmi. Wydaje mi się, że nie powinna umrzeć tak czy siak, więc raczej nic wielkiego mi się nie stanie. Raw Tempest to jest plus minus 10 razy 8, 800 obrażeń. Nie tak źle. Zbieram Agasuchi, bardzo whatever jestem na to. Zwłaszcza jak patrzę na te krytyki, które wchodzą, holy fuck. Zobaczmy ile ma nas na Yusada. 520 plus minus. Dobra, to na pewno Laser Candy wchodzi. Czyli tak, to było 520. A ile zada Katastrof w takim razie? 550, czyli więcej niż dwa hity Madness Nailsów. Okej, to nie jest to, czego się spodziewałem. Tak, wiem, mogłem użyć Spyglassa, ale poczułem się zbyt pewny siebie. Przyznaję się bez bicia. Zresztą spójrzcie na to, co się dzieje. Miałem prawo. Esencja Mitrasa i Asury. Oddawajcie help. O, wielcy bogowie, o. Jakoś nigdy nie miałem Mitrasa za jakiegoś, powiedzmy, wielkiego, ważnego boga. Tak jak Asura, no to jeszcze, tak? Bo jest, powiedzmy, jakiś tam wysokim bóstwem, tak? Mitras jakoś... No, powiem tak, jeżeli jest, to z góry przepraszam, ale po prostu nie kojarzę go jako takiego. Tak z ciekawości. Czym są te esencje, które dostaliśmy? A co jest na 84? Power Punch, Hades, Passage, Barion. Ale tak poważnie to potrzebowałbym akurat...
opinii koleś, kto się zna lepiej na mechanikach, czyli prawdopodobnie z osób, które tutaj są samuraja. Czy Frey Kugel jest lepszy niż Murakumo, czy nie? Aczkolwiek ta High Swiss Pleroma z Tempestem. Rampage, Match, Baron, Hammer, Baron, Dekarze, Dekunda, Ragnarok i High Fire Pleroma. Ogólnie całkiem spoko wydałeś te skille. Nie, właśnie to jest powiedzmy problem, który czasami mam, jeżeli chodzi o SMT. Że gra będzie mówić rzeczy typu, że coś jest na przykład, zadaje severe damage. Tego typu rzeczy, tak? A nie powie, że dany ruch ma tyle siły, tak? To coś, co też było w pierwszej generacji Pokémonów na przykład, tak? Że ruchy po prostu były nazwane, tak? Jeżeli chciało się sprawdzić, ile zadaje, to albo doświadczalnie, albo szukać gdzieś w internecie jakichś dokładnych opisów, nieopisów, tak? Bo jako tako samemu się nie dało tego czytać w żaden sposób. Murakumo z tego spotrzebuje więcej niż Fake Google, plus Murakumo ma zwiększony efekt przy krytach, co przy używaniu Omagatoki kryt na pewno daje więcej. Aczkolwiek też musiałbym jeszcze zobaczyć odnośnie tego. Odnośnie Raz Tempesta, czy on na plus 9 nie będzie zadał więcej niż Murakumo z krytem, ale to mówię, jest do sprawdzenia. Na pewno chcę obecnie nauczyć się Miracli. I chcę, żeby to było same Hospitality 3. Idol. Nie oszukujmy się, i tak Murakumo dość rzadko używam jako powiedzmy z takiego single targeta, jeżeli nie mamy akurat Omagatoki. Nie płacę. Po moim kurwa trupie, nie będę się płacił za to, żeby za mną latała głupia dekarabia. Anyway, lećmy z powrotem do Amona. Zanieś mu jego cacko. Frey Kugel ma base power 206, Murakumo ma 275, 360 na krycie. No, to jest właśnie idealne podsumowanie tego, co mówiłem, że gracz tego nie będzie wiedział, tak naprawdę, nie zagłębiając się jakoś w dane gry, tak? Bo gra nie podaje tych danych. Aczkolwiek, żeby nie było, dziękuję za informację. Przydadzą się, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, w tym wypadku o nieużywaniu tego fake Google. Chodź ty tu. Skadi może być złym pomysłem. Mój protagonista też może być złym pomysłem. Znaczy w sumie to jest tak, że Skadi jednocześnie może być i może nie być złym pomysłem. Zaraz się przekonamy, jak bardzo złym pomysłem będzie. To jeszcze raz. Bo to nie przyszło się stąd, prawda? Nie. Sobie mogłem tego, ja tego raz uciąć. Whatever. Polatamy sobie dalej za razem. Zresztą nie wiem, czy to nie jest tak, że nawigatorzy wpływają tak naprawdę głównie na to, jakie klejnoty znajdujemy. Aniżeli na inne rzeczy, które znajdujemy w tych punktach. Cześć, Amonie. Przyniosę ci twoją znajdźkę. Jasne. Demony po pierwsze zlekceważyły potęgę duszy i zlekceważyły na Hobino, a po drugie nie potrafiły wykorzystać pełnej mocy skrzydła tego słońca.
przeciwieństwie do tego, któremu właśnie to oddaliśmy. Kto by się spodziewał? Ktoś bija nam nóż w plecy. Najpierw przynosimy mojego power-upa, a potem idziemy z nim walczyć. Typowe zachowanie protagonisty japońskiej produkcji. Ha, ha, ha. 73. Tainat Amon. Ku zaskoczeniu absolutnie hashtag nikogo. Nasz kolega związany ze słońcem ma głównie takie ogniste, w tym Megiddo Flame. W przeciwieństwie do chociażby Nocturna, gdzie Megiddo byłoby raczej kojarzone z Almighty i z Metatonem, tutaj jest to po prostu ognisty atak, który efektywnie jest to Maraji Baryon, które pisuje. Fajnie będzie. Dlatego trochę niepokoję się o Skadi, szczerze mówiąc. Dlatego też... YOLO? Nie, nie YOLO. Robi to bezpiecznie, wiecie? Come on. Miałeś szansę, stary. Miałeś szansę się chociaż trochę wykazać. A ty tak zjebałeś. Uż, tylko 3200. Ale z drugiej strony nie mam wszystkich debuffów jeszcze nałożonych, więc może dlatego. Jeżeli użyję tego na Magatsuki, to będę musiał się bronić, okej? Okay? Bo jeżeli coś pisuje, to ma trochę wyjebany na reflekty generalnie. A propos wyjebania na Affinity. Ale jak na to, że używałem Magatsuki do krytu, to zdałem mu... zaskakująco mały procent jego HP-ków. A on zadaje mi zaskakująco... No, macherakem. Ale się przyda, Skadi. Na szczęście mu taką moto fizyczny atak. Na szczęście Helta to fizyczny atak. Na szczęście ta runda nie może być odbijana. Na szczęście mogę pasnąć. Od razu lepiej. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Wow! On krytnął. Okej, tak możesz robić. Jeszcze mam buffy, ale no zaraz poleci, coś czuję. To bez kryta niestety. Weź toxic spraya użyj. Ty rzuć buchu barion. No i pytanie, media rama czy... Ta media rama na wszelki wypadek. I teraz pytanie ważne za 100 punktów. Ty nie masz słabości na ogień, czyli możesz wejść. Trochę mu zadaję zawsze coś. Good fucking God! Czemu on to robi? Ale ktoś zaraz umrze. To nawet nie jest zabawne. Okej, nikt nie umarł.
Chuj mi w dupę. No może ma karakalną. I chyba muszę... Nie, nie muszę tam przedłużać. A to idzie. Zawsze coś tam powoli wchodzi. Ajajaj. Ajajaj. To jest kurwa przykre akurat. Watch me. Patrzcie jak mu wpierdol zaraz puszczę. Czy on jest odporny na hamę czy nie? Trochę. Jak tylko trochę to oberwie. Słaby ten mój protagonista, tak nam powiem. Generalnie jeżeli chodzi o SMT, to zazwyczaj mam dwie szkoły możliwości grania, że tak to ujmę. Pierwsze jest granie tak, żeby mój protagonista był w miarę supportem, a demony biły. A drugą jest to, żeby mój protagonista bił, a demony były supportem. To pierwsze opcje zazwyczaj używam w Personach, szczerze mówiąc. I tak wiem, że demony w Personie i w ogóle. Czy potęga ma chybi największy Boga Słońca? Nie, ojcze. Przykro mi, że Amon Ra nie może używać swojej mocy Ra. Piękna poza. Yes. Okej. Okay. Chcesz to bierz. Ja ci nie bronię. Talizman tyranów. 73 poziom. I myk plus do siły. Fire Gem. Mudo Barion. Ha. Wiecie co? I tak nie używam ma rzeczy, tylko zawsze ten. Zawsze Laster Candy, więc równie dobrze mogę to zajść w ten sposób. Mogę spodziewać Asury, Mithrasa i Amona. Nice. Więcej subquestów. Jeszcze więcej subquestów. Z ciekawości, czy te demony, które były wymienione, są jako specjalne fuzje, czy po prostu jako fuzje? Welcome to the... Tu jest bal, czy jako zwykłe fuzje? Albo nie mam po prostu w ogóle składników na nie. Nie, Asura tu jest. Hej, a z drugiej strony mieć demona z fake Googlem? Panie. Panie. Czasem aż szkoda mi, że te wszystkie demony są na takie wysokie poziomy. I że przez większość gry tak naprawdę nie mamy za bardzo możliwości korzystania z nich. Albo bez grindowania. Zresztą jeżeli mnie pamięć nie myli, to na niektórych ścieżkach ostatni boss ma niższy poziom niż połowa tych demonów, które widzieliśmy na samej górze. Sejfik. I gdzie teraz musimy się udać po dalsze subquesty? Jeżeli mnie pamięć nie myli... Widziałem na pewno jednego subquesta w... ten.
Jak się ładnie nazywa? Kanda no Yashiro. Kto tu jest czego chce? Ja się grzecznie pytam. Znaczy, domyślam się, że mogą to być ci śmieszni bogowie, którzy mają do nas jakiś biznes. A ja najpierw muszę się nauczyć chodzić po schodach, bo jest to moja jedyna słabość dzisiaj. Zaraz obok platformingu. Chodź tu, no, no. Co, overkill? Nah. Co tam o Koninushi? Dawno temu był ten, który lamentował na zniszczenie świata i chciał stać się jego nowym władcą. Wtedy udzieliliśmy naszej mocy, aby chronić tak znane jako bando. Oh boy! Jasne! Ara Habaki? Habaki? Habaki! Innej strony musimy iść prosić o pomoc w jakiejś bóstwie. Arahabaki będzie w Shinagawie w wiosce wróżek. Przy okazji, jak już tu jestem, to ten. To chcę znaleźć jedną NPC-kę. Ogólnie mam wrażenie, że. Żeby odblokować quest, muszę pogadać z jakimś NPC-em tutaj. Głowy nie dam, czy to tak dokładnie szło, ale tak mi się wydaje. Najpierw ogadnijmy Habakiego. Czy to Habaki w ogóle będzie silny? Czekam na kogoś, to będzie godny, ty jesteś godny, sprawdzę cię, jasne, chodź. Będziemy walczyć. Nie może być silny, prawda? Ale Habaki silny. Ej, kurde, on zaczyna. Co to za wyzwanie sojuszników? Okej, cofam to, może być to silny. A tylko trochę. 62. Dawaj, krysa. Puszczę sobie dwa razy Laster Candy. Galnie, jakby się ktoś pytał, to Arahabaki jest niewrażliwy na ataki fizyczne, więc opcja z używaniem Raft Tempesta tutaj kompletnie nie wchodzi w grę. Opcja z używaniem innych rzeczy, za to jak najbardziej. Zastanawiam się, czy nie przesadzam odrobinę z byciem optymistą. Teraz zobaczymy, co za nimi sojki. Nie. Jest łatwiutko. Nigdy nie grałem z nieposługą, chciałoby się raz. Wiecie co? Nie będę się kompletnie przejmował istnieniem tego sojkiego. Co wy na to? Kiedy ostatnia sta poszło i tak? Jak to za każdym razem, co wygadacie? Mam ochotę powiedzieć, że on jest podatny na hamę. Nope, wręcz przeciwnie. Donut Magiki, pewnie mam obu fulla, co? Yep. Nie, co gorsze, trafił. No dobra. Będziemy bić Dajera Habakiego. Toxic Spray, żeby mu przedłużyć debuffa. Będzie Rama. Ma raczej da im potencjał. Tak, ma raczej da im tutaj. Nie dam sobie mówić, że będzie inaczej. Jest.
Kurde, jakby krytło, to może by padł nawet. Jak odmienię teraz jego strategią, będzie Donu Magiki i Mabufula, a potem Megidola. Jop. Na szczęście ta strategia już długo nie potrwa. To mało. Potężny boss, Sujki, pokonany. To nie było żadnego Adachabakiego, nie mówicie mi. Jestem zaiste godny, zdałem próbę. Otrzymaliśmy miecz Lorda. I spora ekspa, 60 tysięcy. Great Life Spring, to akurat się może przydać, tylko... Z tego co widziałem, Madness Nailsy... W sumie właśnie to jest dylemat, bo Madness Nailsy zadają... Trochę mniej, ale za zauważalnie mniej many. Więc chyba będzie lepsze niż katastrof. A na OE mamy Tytanomachię. Czterech boskich królów, reszta zależy ode mnie. Czyli za wszystkich tenów muszę pobić. A dobra, muszę to muszę. Przez to myślałem, że to w Jezuru. Może być trochę niebezpiecznie. Zostań tutaj, wróżki cię obronią. Ja i Kalpiora to weźmy tę wioskę. Nie wiem, jak ci dziękować. Wynagrodź mnie! Wynagrodźcie mnie! Ja nie potrzebuję wiele, potrzebuję tylko nagrody. Chwilę. Hola. Czy mogę te mitamę, skoro już tu jestem? Móc pewnie mogę. Jest jedna? Jest jedna. Murakumo. No. Znaczy to Grimoire jeden. Tu jest wróżka. Ta wioska jest na przez króla obronę, żeby wszyscy mogli tu żyć w pokoju. Ja nie wygląda mi ta wioska na jakiś M20, czy ile tu jest tych osób. Szukam siostry Yuzuru i nie mogę sobie sprawdzić, gdzie ona jest. Jakbym pamiętał, gdzie ona jest, to już w ogóle byłoby super. Powiem więcej, jakbym pamiętał, jak ona się nazywała, po tym, jak jej nie widzieliśmy przez ostatnie 30 streamów, to też byłoby naprawdę fajnie. Zaraz zacznę gadać się z każdym NPC-em tylko po to, żeby zniknęły mi jako tako znaczniki postaci, z którymi nie pogadałem. Bo przysięgam, że to jest jedyne miejsce, w którym jest dużo NPC-ów w tej grze. Wszędzie indziej, pustki. Wioska wróżek? 500 NPC-ów. I z większością nie ma po co gadać. Oj, ze mną będzie fajnie. Nie potrzebuję Twardasa. Cześć, Tate. Dzieby. Może? Były. Masz przyjaciela. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że można pogadać z NPC-em, kiedy teoretycznie nie ma żadnego znacznika. I on ci daje questa nagle. Thank you, game. O kurczę. Cześć, Miyazu. Tak ja zniknie? A, co ty gadasz? Czy widziałem panią na skraju wioski? Wygląda jak jakaś szlachetna osoba. Nazywa się Izyda. Jest jakąś ważną boginią. A mogę tu czekać, póki będę bezpieczna. Mój brat zrobił wszystko za mnie. Jestem bezużyteczna.
Na szczęście pomagam innym uczniom, więc wszystko jest ok. Coś tak bezużyteczne jak ja może komuś się przydać. Przysięgam, to jest dokładnie ten dialog, który tutaj leciał. A i przy okazji mam tam kwestię do wzięcia. NPC-ów w SMT. Nie no, generalnie NPC-ów w SMT zazwyczaj jest sporo. Jakichś ważnych NPC-ów może być trochę mniej. Interesujących NPC-ów może być jeszcze mniej. Mogą być zawsze Keita Wahuje. I to są NPC, których wolelibyśmy, żeby nie było tak naprawdę. Jest dużo możliwości, jeżeli chodzi o NPC-ów w SMT, ok? O Boże, czy ja to muszę jakoś kompletnie dookoła obchodzić? Na to wygląda. Kicho. Incensy. Co ja zrobię z incensami? Absolutnie nic? Absolutnie nic. Czy mam komu dać tego incensa? Absolutnie nie. Tutaj mi man na górze siedzi, raczej ten nie skoczę, co? Sequence break! Nie da się. Spokojnie. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie będę próbował na chama. Tylko muszę sobie przypomnieć, tak, to całą tą drogę trzeba obejść. Przysięgam, to nie jest tak, że ta strefa jest stosująca do nawigowania przez to. Wam się tylko tak wydaje. Że co, że chcielibyście nie musicie powiedzieć tego tak kompletnie dookoła? Co wy gadacie? Jakie dziwne rzeczy powiecie. Ogólnie to trzeba iść tędy. Tędy. Olać jebanego bazyliszka, który nie chce mnie olać. Wiecie co? Lubię generalnie. Kiedy demony na jakieś 50 poziomów niżej stwierdzają, że muszą być wobec mnie agresywne. Nie ma lepszego uczucia. Ja mam mogę bazyliszka wykrytowanego kiedykolwiek. Nie przenieść. Tak. Fajn. Żegnam. Ej, to co ci nie zdaje mi więcej, już myślałem, że zada. Najgorsze jest to, że nawet nie chciałem się z nim bić. Chciałem ich oszczędzić. To oni mi nie dali takiej możliwości. Widzicie? Oni wiedzą, co za nim dobra. Oni uciekają. Fuck! Teraz to była moja wina, przyznaję się bez bicia. Sprawa skończy się dokładnie tak samo, ale była to moja wina. Tutaj jest kolega. Który z tenów? To ja cię obudziłem, owszem. Jestem z uczącym jeden z czterech niebiańskich królów. Jestem strażnikiem południa Tokio. A dawno temu zawarłem kontakt z kimś i stałem się strażnikiem Tokio. I mały mieszka był z tą osobą, skoro zawarł kontakt. W takim razie musimy najpierw wykazać się mocą. Złociutym. Nie może być na takim poziomie, prawda? Prawda? 65. Akceptowalny. Spada trochę zbyt optymistycznie potrzebne do sprawy, jeżeli chodzi o mana, ale wierzę, że sobie poradzę.
sami mogą użyć Yabusamy Shota, żeby tego. Żeby Mara jeszcze mogła przedłużyć. O Boże, masz 4 tury. Holy fuck. O mój Boże. Monka Giga? Au. Czy on napadek chce mi robić ssanie many? Pogniewamy się, kolego. A czy on długo nie pożyje przede wszystkim, tak? Od tego trzeba zacząć, ale... I tak się pogniewamy. Charge. Daj, szło przedłówkę fizyczną. Ale to nie była przedłówka fizyczna. To też nie jest to przedłówka fizyczna. Oh no. Anyway. Czy ja go zabiję w tę turę? To jest najważniejsze z pytań, które chcę zadać. Savage. W momencie, kiedy mam kryty, to mnie dobrze mogę użyć krytów raczej. Podejrzewam, że efekt będzie bardzo podobny. Mało. Serio? Jestem retardy, poli, tak? Na szczęście on jeszcze bardziej. Wiem, wszystko jest okej. Okay. Pamiętajcie, możecie być kompletnie retardy, jeżeli wasi przeciwnicy są jeszcze bardziej. Spenetrowany. Medyrli. Chyba pierwsze z czwórki podobiane. Jej. Duże kryształchwały. Ej, przyda się. Dużo ekspa wpada. I blok powiadasz. Jak często będę korzystał z Fizzbloka? Mam wrażenie, że aż za często. Zambarion. Tutaj to spokojnie mogę wyjebać Sexy Dance. Esencja z Oczotena. No i dobra, jak już tu jestem, to powinienem być w stanie zgarnąć tego Mimana. Jeżeli spadnę i go nie zgarnę, to nie jestem pewien, czy nie odwiedzę balkonu z perspektywami spojrzenia w dół. O mój Boże, ja chyba nawet wiem, jaki to jest Miman. Coś mi tu świta. O mój Boże, ja już to kojarzę. Ja tu już raz byłem. Ja tu raz spadłem tak, że się wypierdoliłem i sobie głupiej rozwaliłem. Na szczęście nie tym razem. Chodź tu. Nie tym razem. A przy okazji do pełnej piątki dobite. Więc mogę zobaczyć, co wujek Gustaw dla mnie przygotował. Wujku Gustawie, wujku Gustawie, co masz? Nice work. Dużo niesensu. Nice. Co ja jeszcze... Mam do tego, do zebrania za Mimany. Dwa gospele, 7 kryształów, esencja Lakshmi, 3 zestawy sutry, 3 somy i 4 zestawy balmów. Głównie te kryształy chwały mogą być interesujące w sumie. Ach.
Oj, teraz gdzie dalej, gdzie dalej? Na pewno widzę, że jeden jest tutaj, gdzie były te głupie tęgu. Niby, podobnóż. Kolega cię szuka. Może? Że o tam. Chcesz pióro wielkiego ptaka, żeby stać się lepszym tęgu. Mam się tam udać na ASAPie, jak to się mówi we wspaniałym korpo. Korpomowa jest taka okrutna dla ucha, przysięgam. Po prostu jak słyszę na ASAPie, że coś ma być zrobione, to to jest takie... A dlaczego? Jeszcze raz to było... Tam na południe. Teraz pytanie, jak się tam w miarę rozsądnie i sensownie dostać. Tędy? To chyba. Biorąc pod uwagę, że dostaliśmy tego questa, wydaje mi się, że jakieś 500 poziomów za późno, to podejrzewam, że wyzwania to stanowić żadnego nie będzie. Ej, ale mogę się łudzić. Seems legit. Stoję. Nie spadłem. Ciekawe, ile jeszcze takich questów mam, które wynikają z tego, że po prostu nie pogadałem. I co, powinien tutaj stać, żeby ten Thunderbird mnie zaatakował? Albo ja jego. Czy jest bardzo potężny Thunderbird? Ojej. Ojej. Nie wiem, czy ja sobie z nim poradzę, szczerze mówiąc. To naprawdę niebezpieczny przeciwnik. Chodź, jednak dałem radę. Shinagawa, Tennozu Isle. Chciałeś pióro, to nie trwało za długo. Łapaj. Esencja Feng Huanga. Parę tysięcy expa. Panie Santo, zrobić, żeby stać się silniejszym? Nie, co ty gadasz? Au! Przynajmniej się zorientował. No i dobra. A czy coś jeszcze w tym rejonie jest ogólnie? Tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie. Gdzieś jeszcze muszą być questy, tylko pytanie gdzie? I jup. Moje party. Czy moje party nadaje się do walki? Chyba tak. Na wszelki wypadek sobie save'a zrobię. Przysięgam, że moja esencja na pewno nie będzie mi przeszkadzać. Właśnie, czy ja sobie mam 7 skill, czy 8 na totalu w tej chwili?
8. Ale szkoda ci, żeby sobie wziąć tą high fist pledomę z Aftempestem. Ogólnie to kolci też, żeby sobie wymienić tą moją esencję na Affinity, przez to, że mam dość sporo słabości, które muszę sobie negować w ten czy inny sposób. Widzę tą mitamę na górze i proszę mnie nie wkurwiać. Ej, ona nie uciekła. Ona uciekła. Chodź w dupę mitamo. To jedyne, co macie do powiedzenia. Ale też nie jest tak, że ja jakoś bardzo ich potrzebuję, jeżeli nie chcę się bawić w two endingi, bo chyba tylko do two endingu bym naprawdę bardzo mocno potrzebował tej mitamy ten, z gospelami i ogólnie gospeli, jak tako. Ja tu dużo tych materiałów tutaj jest. Jak to dobrze, że gra mi każe tutaj wracać. Przynajmniej trochę zarobimy. Stąd mam to jeszcze ta. Ciekawe w sumie, jakby się grało w SMT5 na 60 FPS-ach. To musi być naprawdę ciekawe doświadczenie. Którego nigdy nie będzie nam dane doświadczyć się na oryginalnej platformie. Czy mogę ci pomóc? W czym mogę ci pomóc? Opowiedz mi wszystko. Powstrzymaj konsu. Pamiętasz, jak zebrał herb skrzydła tego słońca? Coś tam pamiętam. Ja też głowę Horusa, która powinna być trzymana w bezpiecznym miejscu. Konsul chce zyskać moc Boga Słońca i stać się Ra. Jego celem jednak nie jest tron, ani robi tego dla siebie. Robi to, ponieważ chce uratować życie człowieka imieniem Miyaza Suta. Czym dokładnie jest problem? Kiedy konsul od nas osobę, która jest... dzierży jego duszę. Dowiedział się, że młoda dziewczyna jest nieuleczalnie chora. Nie mam pojęcia, dlaczego nie czeka, aż dojdzie do jej reinkarnacji. Przedłużył jej życie, dając jej dach swojego magasuchi. Nawet to jednak miało swoje granice. A jeżeli nie będzie w stanie otrzymać więcej magasuchi, to może jedynie czekać na śmierć. Konsul czeka, szuka sposobu, żeby temu zapobiec. Co jest nie takiego wyjątkowego? Ma ona jego wiedzę, nieco jest jego bratnią duszą. Jej ciało jest tak wypełnione magacuchi, że jest już ledwie człowiekiem. Jeżeli staną się na Hobino, zostanie pochłonięta przez konsul, a Mia zostanie utracona. A tych, którzy ją kochają, będzie to trudno zaakceptować i dlatego konsul zrzekł się, zostanie na Hobino i wycofał się z walki o tron. I wie to tylko Izyda. A czemu nie można ratować jej życia? Konsul dał jej wieczne życie, zmieniając ją w boginię. Ale tak bardzo skupił się na ratowaniu jej życia, że nie brał pod uwagę tego, co ją uszczęśliwi. Wpierw pomaga konsul, pomimo tego, jak bardzo miał obsesję na punkcie człowieka. Ale patrząc... jak bardzo dbało tą dziewczynę, zacząłem rozumieć, co w niej widzi. I dlatego nie chcę zakończenia, jak będzie szczęśliwa. A skoro już wiesz wszystko, to jeżeli uważasz, że konsul należy powstrzymać się, to proszę pomóż mi. Jasne. Udajmy się więc do wioski Wyróżek. W dużym skrócie, praktycznie każda osoba z naszej szkoły, która miała jakiś specjalny sprite, ani była szeregowym uczniem, ma jakiś związek z bogami, ewidentnie. Z bogami, z aniołami, jak zwał, tak zwał.
Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Albo o czymś zapominam, albo w coś źle kojarzę. Dobra, wezmę sobie, zapiszę tutaj, skoro już jesteśmy bliżej samego dialogu. I idziemy w stronę Levodu. Znałem też popularnie jako południowy zachód. Możemy być zmuszeni do walki z konsu. Jesteśmy gotowi? Jasne! Już raz mu spuściliśmy w pierdol, przecież drugi raz nie może być gorzej. Ja zauważyłem, że dostawałem os od konsu, ale już tego nie chcę. Masz 17 lat, dziewczyno, twoje życie dopiero się rozpoczyna. Dlatego muszę ci pomóc. O! No dawaj, konsu. Konsu próbował znaleźć sposób, żeby Miazu mogła żyć swoim życiem. Odpowiedź jest całkiem prosta. Jeżeli stanie się boginią, to nie będzie musiała cierpieć. Jednak aby stała się bogiem, wiara wyznawców musi sprawić, że po śmierci będą boską istotą. Na to nie ma czasu. Innym rozwiązaniem jest moc Boga Słońca i zostanie starożytnej techniki. Ale wiesz, że on tego nie chce, prawda? Nie, to nie tak. Ja wiem lepiej, co ona chce. O. O, jak staniesz się Bogiem, nie będziesz musiał już być człowiekiem, a co jeżeli ona chce być człowiekiem? O, nie narzucaj ludziom swojej woli. Konsu trzyma głowę sokoła i help skrzydła tego słońca. Znany też jako Oko Horusa. Charakter? Charakter? Yu-Gi-Oh! Nie wiem czemu zawsze jak widzę ten łeb, to bardziej mi się z rybą kojarzy niż z jakimś ptakiem. W wyniku połączenia artefaktu powstała maska Boga Sokoła. I konsul twierdzi, że stał się Ra. Nie może być aż tak źle, prawda? Prawda? On ma pierwszy turę. On przywołuje rzeczy. On używa... się nie spodziewałem. Czyli co, muszę sobie dać to null fire czegoś, co? No i tutaj null fire mi się akurat przyda, biorąc pod uwagę, że on ewidentnie używa ataków ognistych. Ech! A generalnie też wydaje mi się, że sporo rzeczy będzie używało ognia, więc na dłuższą metę pewnie się przyda. Zgadnie mogę zrezygnować z Effect Freeza oczywiście, tak? Ale kto by zrezygnował z Effect Freeza? Oszaleliście? Essence Fusion... Czy jest coś, co ma jakieś bardzo silne resisty, które... To jest coś, co wygląda spoko. To też jest coś, co wygląda spoko. To jest coś, co wygląda spoko. Wyobraźcie sobie dorzucić do tego jakiegoś ten null fire, null ice. Tylko wtedy wiadomo, zostały fizyczne ataki, tak? Właśnie to jest najgorsze, że ja tak bardzo nie chcę tracić tego Reflect Fiza. Coś takiego z drugiej strony. Wygląda już znacznie lepiej.
is this? Wydaje mi się, że też nie może być. No i dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w planiu. Chciałbym wierzyć, że to Dying, którego przed chwilą użył, nie zabije mnie aż tak bardzo, jak zrobiło to przed chwilą. Chciałbym wierzyć, że to była tylko kwestia słabości, a nie tego, że on jest aż tak silny. Tak, tak, jestem gotowy, bla, bla, bla. I co gorsza, nie możemy skipować dialogu, bo mamy opcję dialogu po drodze. A ona tego nie chce. Już skończyłeś. Rachorakti, bla, 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 Argidain, bla, 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 Konsura, bla, bla, bla. Tym razem pójdzie lepiej. Zobaczycie. Przede wszystkim, jeżeli strzeli Argidain co taga, to już nie będzie to słabość. Monka Giga?! Monka Giga?! Jaki kurwa 82? Powiemy tak. Well then. To będzie zabawna walka. Co gorsze, te Anubisy i Toty są też zauważalnie silne, że się tak wyrażę. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Dobrze to nie wygląda, to na pewno. Chyba jest akceptowalnie póki co. Nie jest dobrze, ale jest akceptowalnie. Dobrze. Dampnerka sobie puścimy. A, ty krytuj. Ty strzel debilitatem. A daj Ambrowie, może przeżyje. Dobra, nie jest źle. Mogło być lepiej. Chujowo. A może tutaj wrócę za jakiś czas? Yeah.
To może byłoby do wykonania, jakbym miał null ten. Null na light. Bez tego ni chuja. Hamaon! O, Zeodine! A nie, to się nie mamy, najgorzej. Teraz detonuje taktyczna atomówka, I know, right? Elmao. On nawet nie musiał detonować taktycznej atomówki. Skurwysyn. Panie, nic tylko zostawiać mu demony i przybiec całą drużynę, która anuluje Light. Co może pójść nie tak? Anyway, on ma 82 poziom. Ja mam 73 poziom. To nie wygląda jak walka, która jest do wygania bez jakichś bardzo dużych serów. Oczywiście mógłbym się bawić w jakieś dziwne kombinacje alpejskie typu to. No, spójrzcie na te ezisty. Spójrzcie tylko na te ezisty. Nie, wiecie co? Ja chcę pomemować tylko. Proszę się nie przejmować moimi memami, idę memować. Zrobi jeden mem taktyczny. Aczkolwiek uprzedzam, że jeżeli to wyjdzie, to uznam, że ta gra jest kompletnie zjebana. How is this? Wiecie, jak to mówią. Są takie sytuacje, że człowiek na coś patrzy i sobie myśli, nie no kurwa, to nie może być aż tak głupie. Po czym dzieją się rzeczy i takie, kurwa, ależ to jest głupie. Mita w sumie też ma idealne zejście na tę walkę, holy fuck. A word. I mean, biorąc pod uwagę, że Ra ma tego Piercing Fire skilla, to absolutnie nie spodziewam się, że ja przeżyję tę walkę. Ale pomyłować można, okej? Okay? Oh well, to nie trwało długo.
Chciałem już powiedzieć, że ona ma zista, by the way. Let's go. Chyba mu się znudziło. On chyba nie lubi aż tak dużej ilości sera. Tak był. A zaraz Megidolony zaczną lecieć. O mój Boże. Czujecie to? Czujecie tę Megidolonkę zaraz poleci? Tak. Niestety AI ma jeszcze resztki tego, co stanowi drugą część jego członu. Cofam to, co powiedziałem. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Kurwa mis. Hopie. Nie zgadzam się. To jest nielegalne. To nie ma prawa być legalne. Nie mogę. Kolegowie, ja nie mogę. Nie wytrzymam. Nie macie się, teraz się okaże, że Todd ma diaramę i skończy się cała moja zabawa. Przysięgam, jeżeli on ma diadamę, to ten stream się skończy. Nie mogę z tego. Holy fuck. Ja nie wytrzymam. Nie zgadzam się na to. On rzuci Megidolon i umrę przez sekundę. Nieważne. Nie, póki... Ciekawi mnie, czy on będzie używał...
Ja nie mogę. Kolegowi, ja nie mogę. Nie wytrzymuję mentalnie. Psychology seating. High quality AI. Nie powiem. O, obudził się. Na połowie HP się obudził, że ma Almighty. God damn it! Anyway, z racji tego, że on ma 80 poziom, to... Raczej nie grozi mi wygranie z nim w najbliższym czasie. To był Flay Kugel, tak. Zaczął od połowy HP używać Flay Kugla. Dwie tury z rzędu, to mu wystarczyło. Zakładając, że nie chcę łamany na nie mogę bić w tej chwili Ra. To... Mam jeszcze wielkich kolegów do pobicia. Czterech niebiańskich królów, czy jak ich tam, im tam było. To jeszcze mogę sobie na spokojnie zrobić. Zobaczę, kiedy będę miał poziom. Powiem tak. Zakładałem, że nie chce mi się robić tu neutrala. Nie chce mi się grindować tyle gospeli, uwierzcie mi. A bez gospeli nie zrobię tu neutrala. To... W sumie jakby się uprzeć, to mógłbym po prostu farmić wszystkie możliwe gospele. Użyć ich obecnie na protagu i mieć szansę wygrać z konsul. Jeżeli bym pofuzjował sobie odpowiednie party. Wstawę, mam tu fajny świecący miecz. Komoku ten... dawno temu zawarłem kontakt, bla bla bla. Strażnik zachodu. Który masz poziom? 65? Tak. Nie stanowisz dla mnie wielkiego wyzwania, przyjacielu. To jest właśnie ten problem z poziomami w SMT5, że... One tak bardzo dużo robią. Oho, Marakunda, Marakunda. To trochę zdaje. To już trochę mniej zdaje. Kryt nie wszedł, smutek. Na wszelki wypadek. Jakby coś mu odbiło i chciał używać dwa razy Marakundy. A to już by się mogło źle skończyć. Co ja mówiłem? Naprawdę? Naprawdę, chłopie? Naprawdę? Well done. Żegnam. Ja go zabiję w tę turę. Nie mam sobie mówię, że ja go nie zabiję. Okej, okay, może jednak dam sobie mówię, że ja go nie zabiję w tytule. Zwłaszcza, że nie pamiętam co jest z jego słabościami. Używa ZAN, więc pewnie Zio.
Tak ciekawość, ty było 240, a 8 nie jest za domu Rakumo. Okej. Okay. Ile zada? Wystarczająco. To jedyna odpowiedź, której potrzebuję. Nowy kontakt, bla bla bla. Kolej. Hej, jeżeli każdy będzie mi dawał duży kryształ. Jeżeli każdy będzie mi dawał 70 tysięcy expa. Good. Enduring Soul. Nice. Esencja Komo Kutena. Ja nie spodziewam się, że każda z tych walk będzie tak samo łatwo przebiegać. Zakładałem, że żadne z nich ma jakichś bardzo dziwnych gimików. Czy tu jeszcze jakiś jest? Nie. Czy tu jest jakiś? Powinien być. Tylko gdzie? Tutaj. A Boże, moje znienawidzone miejsce do dostawania się. W sumie nie wiem, czy ktoś tutaj ogrywał SNT5 na PC-cie jako tako, czy nie. Jeżeli tak, to pytanie odnośnie loading time'ów. Czy są podobne, krótsze, bo zakładam, że dłuższe nie będą. Bo czasem tak mi się to rzuca w oczy, że jednak chwilę to zajmuje. Względnie, jeżeli ktoś po prostu widział, to też mnie taka odpowiedź będzie satysfakcjonować jak najbardziej. I teraz ja chciałem przejść. Gdzie ja chciałem przejść? Może nie był tędy? Jak się tu wchodziło? Że niby o tędy, dobra. Już widzę. Już to mamy. Au, ktoś ambitnie chce się ten ubić. Podziwiam. Waleczność. Jiko? Nigdy ich nie rozróżniam. Mam tym problem. Jiko Kuten, strażnik schodu. Wykaż się swoją mocą, jasne. Jiko Kuten. Bez kryta. Smutek. Teraz też jako tako aż tak szybko nie będę miał tych. O Boże, on też Marakundę spamuje. Nie będę miał aż tak szybko Magasuki. Więc walka może potrwać chwilę dłużej. Uuu! Barion? Au! Holy fuck! Powiem więcej, ta walka może nie być aż tak prosta jak do tej pory pozostałe. I dajcie mi jeszcze chwilę, zaraz cofnę swoje zdanie. Dobra, kryt wszedł. Nice, bardzo nice. Status, aż tak się tym nie przejmę, charge, to mało.
pewnego dnia zainwestuję w te... w rzeczy na krytyki. W sensie w skille. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Cześć. Znowu protaga. Holy fuck. Chłopie, ogarnij się. Łatwiutko. Na pewno łatwiej niż wyglądało to z początku. Bla, bla, bla. Fiaji Koku, ten nowy kontakt, bla, bla, bla. Pomogę ci, bla, bla, bla. Duży kryształ, bla. A, to jest nas. Nice. Czyli mogę już fuzjować? Rampage. Rampage to zdecydowanie jest coś, czego chciałem. A, sens Fiaji Koku. I gdzie Bishamon? Bo Bishamona jeszcze chyba nam brakuje. Wydaje mi się, że Bishamona nam brakuje. Czy Bishamon nie był w ostatniej strefie gdzieś na północy? Tak mi się wydaje. W Taito. Yep. Od Zeusa chyba najszybciej będzie. Nawet coś tam jeszcze pamiętam, więc nie jest ze mną aż tak źle. Tak się dostaję. Mam chyba 4 gospela. Ten miałbym 78. Konsura ma 82. Chujowizna trochę, nie powiem. Albo przynajmniej na zasadzie nie brzmi to jak coś, co chciałbym robić. Czy ja się leczyłem? Tak. Czy ja stąd? Nie, ja stąd nie spadnę. Z drugiej strony? Powinienem być w stanie stąd spaść. I przy okazji zgarnąć skrzynkę. Zaraz się okaże, że w tej skrzynce jest coś, co już mam po prostu i dlatego jej nie zgarnąłem. No, czekaj, po te dwa. I teraz czy idę w dobrą stronę? Jak najbardziej. Tutaj jest Nebiros. Słuchaj, kolego, nie chcę mi się z tobą bić, jak idę do bossa, okej? Okay? Może inną razą. A potem poczekaj, Bishamonten. Wstawaj. Bishamonten, strażnik północy, miecz Lorda. Wykaż się, Bishamonten z 4 niebiańskich królów. Sześćdziesiąty piąty, tak samo jak pozostali. Oj, tak to od razu lepiej wygląda. Team Bifo zaraz matalunda i takie... Fuck. Ładne kryty, lubię takie. On się siebie buffuje. Fajnie, nawet czy to lepiej, czy gorzej. Uuu, Adjibarion. Ej, bo zaraz Mara mi umrze. JK, on zaraz umrze. Dwa i pół tysiąca. Dam radę czy nie dam radę w sumie? Chyba nie. Nope. Nie ma szans. Będę blisko, ale nie na tyle. O, bo pojechamy. Tutaj mam wrażenie, że to nie pierwszy raz, kiedy zabiłem dokładnie samo. O, suku kadza.
I wow, chociaż jeden mądry kryniak to kryje protagonisty z Reflectem. Jestem z niego, prawie że dumny. Essa. A moja mi mieszkała, kiedy widziałem w tobie kogoś godnego tego miecza. Nowy kontakt. Strażnik Północy, kolejny kryształ. Kolejne 70 tysięcy expa. Esencja. Czy dostałem coś za to wszystko? Chyba nie. Zgadnie mogę zobaczyć, czy u tamtych czwoków teraz się pojawi jakiś quest. Bo tak, tu questów nie ma. Tutaj... O ile nie jestem ślepy, to też nie ma. Nope. I tu też nie. No dobra. To w takim razie pozostaje jedno bardzo ważne pytanie. Czy ja chcę używać tego w pełni teraz? Czy ja chcę użyć któregoś z tych 72 grimoire'ów, żeby wylewelować swoje demony? Tyle pytań bez odpowiedzi. Na pewno chcę zobaczyć, jakie mirakle sobie mogę dokupić. Naucz się mirakli. Mówię, Powering Cheerów i Prayerów raczej nie chcę. Garrison może, ale też nie jestem pewien. Z doktryny. Przedmiotu Gustawa raczej niekoniecznie. Leczenie może, ale też tak średnio. Mógłbym pewnie sobie pokupywać te rzeczy od Magatsuki. You wish to learn. You wish to learn. You wish to. Aż to jest bardziej na zasadzie, że w tej chwili nie mam już aż tak dużo rzeczy, które mógłbym sensownie sobie wykupić, tak? You wish to learn. You wish to learn. At the start of the battle, ech. To średnio, dread nie, kindred favor. To raczej nie, to już mogę sobie ten dokupić Garrison 9. O. I teraz się zastanawiać, które z pozostałych mirakli mogę chcieć jako tako. O, to jeszcze tak z ciekawości. Megiddo, fajnie jest pewnie Yonik, no. Nihil, Clone Madness, Absomask, Debilitate. I mean, Debilitate na Sorcie jest fajną rzeczą. Nie bardziej ciekawi, co mają ten. Nic specjalnego z tego, co widzę. Dragonite biedy. Wyobraźcie sobie powiedzieć komuś z Nocturna. Od biedy Dragonite. Może jakby się bardzo uprzeć, to mógłbym się zastanowić, czy Dragonite może by tak sobie wziąć. Człowiek gający z Nocturna ma takie: co ty kurwa pierdolisz, człowieku? Specjalne fuzje. Mogę Waskiego sfuzjować. Aczkolwiek fuzja Waskiego nie jest do końca czymś, na czym mi specjalnie zależy, bo siłą rzeczy nie jest on też specjalnie dobrym demonem, jeżeli się nie bawi im statusy, ja się generalnie nie bawię, tak? Arioch też średnio. Odin może być w porządku, tylko potrzebuje do niego najpierw Tora sfuzjować. Huanglong jest za parę poziomów. Bal jest za dużo poziomów. Czym jesteś ty w ogóle, Mot? I Mitras.
Czego, z tego co widzę, mi teraz nawet jeszcze nie mogę sfuzjować. A czego to wymaga właśnie? Czy mogę sfuzjować czegoś, co mam? Z Fiona ma kumpola, wola. Nie, nie, nie. Ja mam ten Orochi, Fion, Skadi i... Coś ten desej mogłoby od biedy być. Katastrof, Hades, Blast, Medpatra. Resist, Fisperoma. Impaler Animus jest całkiem spoko teoretycznie, ale nie jestem pewien, czy chcę go przekazywać akurat. Prędzej to Rakundę. A dobra, zrobimy tak. Chcę zobaczyć w sumie co ten, co Odin będzie miał. Wydaje mi się, że Odin Gungnira miał, jeżeli mnie panie się myli. Tego, którego ma, jak z nim walczymy. Tytanomachia z pewnością może zastąpić tego Power Puncha. Tak, mam demona, żeby Odyna sfuzjować. Co ciekawego ma Odyn? Ładne resisty całkiem, ma Gungnira. Czyli efektywnie Severe z Pierce'em, ma Figment Slash, który jak trafi to jest krytem, ma Hardless Blast, ma Mazio Baryon, ma też Haelek Pleroma i Thunder Rain. Więc ogólnie całkiem spoko moveset i można z niego sensownie korzystać. W ogóle nie wiem, jakoś jestem przyzwyczajony, że Odin to bardziej magiczny demon, więc ta wersja tutaj, w której jest on głównie fizyczny, jest jakaś taka... Ciężko się przyzwyczaić trochę, powiem szczerze. Dziwnie jest po prostu, tak... Odin fizyczny? Zastanawiam się, czy coś jeszcze chcę sfuzjować. Generalnie. Pada Melecha fizycznego. Fuj, dobrze, tliwstwo. Na Kali jeszcze im poziomów brakuje. I to jeszcze przez chwilę będzie im brakować. Na Ongrykiego podobnie. Ogólnie wydaje mi się, że sporo rzeczy mógłbym jako tako ogarnąć poprzez ten. Poprzez... Setalis. Poprzez rekrutację demonów jako tako. Set naprawdę nie miał niczego lepszego? A nie, bo sporo skilli się pokrywa po prostu na tych, na pierwszych i dlatego nie ma. Ja na razie fuzuję tak powiedzmy, żeby bardziej sobie kompendium wypełnić. Na pewno jeszcze trochę... Trochę będę biegał, rekrutował rzeczy jako tako. Force block, whatever. Bo tak jak sobie wypełniamy kompendium, to przy okazji właśnie ten reverse kompendium nam zauważalnie, powiedzmy, się będzie rozszerzał, tak? Toriyoshitsune, Mitraose. Chyba, że... Czekaj, bo tu jest... O! Taka fuzja może być chyba. Co jest ciekawe, że on tak w miarę szybko się powiedzmy uczy Baryona. Bo który to będzie 65, coś takiego, 6. Część demonów na 70 jeszcze nie myśli o Baryonach.
Coś nowego się pojawiło? Niekoniecznie. Kani też staram się fuzjować głównie te rzeczy, których wiem, że nie spotkamy, powiedzmy, w polu, dlatego na przykład olewam sobie Nebidosa, tak? Bo Nebidosa mogę po prostu iść i wynegocjować, Rangda będę mógł iść wynegocjować, Hadamelecha z tego co pamiętam też można iść wynegocjować. To jest moje dobre pytanie, czy nie chcę tak zrobić. Czy Mada ma na tyle dobre zisty, żebym Drain Elec głównie? A tak to nic mnie jakoś przy niej specjalnie nie trzyma, więc po prostu wezmę sobie Flamisa, spróbuję z byle czego, żeby był. Byle czego, ale z kompendium za darmo, prawie że. Is this demon I przefuzuję sobie Marew Abaddona, co przy okazji ma szansę blokować mi dalsze fuzje, powiedzmy. A jednocześnie sprawi, że Marew wciąż będzie po fuzji, wiadomo. Ale to chyba będzie użyteczne jako tako. Abaddon. Chyba Helcas na pewno zostanie. Toxic Spray niech zostanie. Enduring Soul niech zostanie. Fangbreaker jako ta runda? Hades Blast jako fizyczne? Aj, Hades Blasta. Trochę mnie denerwuje, że nie mogę sobie tych, powiedzmy, domyślnych skilli zmieniać. Bo często gęsto jest tak, że chciałbym, a nie mogę. Dlatego potem tylko te skille, których się uczę jako tako, są zmieniane. O, Mithras. Rampage, Magic Banner, Hamabarion, The Card, Dekund, Ragnar. W sumie to jest sam sąd miał na esencji, więc powinien kojarzyć. No i dobra, na razie, jeżeli chodzi o te fuzje, to chyba będzie tyle. O, bardzo bub. Niech zgadnę, wymagasz Bala, prawda? Yep. Nebiros, Abaddon i Bal. W sumie bardzo ból, jakby nie patrzeć. Dobra, starczy chyba na razie bawienia się w fuzję. I teraz w sumie pytanie. Na pewno co mogę zrobić, to pobiegać sobie trochę, porekrutować rzeczy, może powbijać poziomy i spróbować pobić tego drugiego konsula. Bo jeżeli chodzi o rzeczy, które mi zostały, zanim pójdę dalej z fabułą, jest teoretycznie to skurweseństwo, które jest dostępne od 80 poziomu i ma bossa na 96. Jest konsula. Plus zebranie tego całego szajstwa, które, tak jak już mówiłem, zrobi któregoś Azorowski. Jako tako. Więc na pewno coś będę robił poza ekranem w międzyczasie, jeszcze do końca nie wiem co. A na przyszłym streamie, jak już się zdecyduję co będę robił, to po prostu na początku dam wam znać. Jest spora szansa, że po prostu już ruszymy dalej na przyszłym streamie z fabułą jako tako i pójdziemy tam, gdzie powinniśmy być fabularnie. Ale dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie, w sobotę planowałem Elden Ring. Trzymajcie się, po. Cześć.